Kiedy włączacie dokument o postaci, która odcisnęła ogromne piętno na danej dziedzinie, to pewnie spodziewacie się dowiedzieć się tego, co ją ukształtowało, jak stała się taką osobą, kto był przy niej, skąd się wywodzi, skąd pochodzi. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej, bo ta postać opowiada o sobie, poznajemy ją przez pryzmat innych i przez pryzmat muzyki, przez co czujemy się trochę jak na koncercie muzyki filmowej. Na początek dwie kwestie związane stricte z moimi emocjami bezpośrednio po seansie. Po pierwsze, bardzo, ale to bardzo chcę nadrobić te wszystkie mniej znane włoskie produkcje z lat 60. i wzwyż i do przodu, które pojawiły się w tym filmie, w których właśnie są tematy muzyczne bohatera tej opowieści. A po drugie, zostało na dłuższą chwilę takie uczucie odprężenia i nie jestem pewna, czy wywołało je to, gdzie odbywał się seans, czyli w piwnicznym warunkach, gdzie od razu przywitał mnie brak zasięgu, chociaż jak sobie tak myślę, to totalnie nie brzmi to odprężająco, więc nie, to musiała być właśnie kwestia tej produkcji odprężającej, produkcji, która trwa 2,5 godziny, a jednak chciałoby się znacznie więcej, jednak temat nadal nie jest wyczerpany, bo to nie jest tak do końca typowa biografia sensu stricte. Ja mam na imię Ola, a to jest recenzja, a właściwie omówienie moich odczuć dotyczących produkcji Ennio, filmu, który opowiada o maestro Ennio Morricone, i on po raz pierwszy pojawił się w 2021 roku, prawie rok temu na festiwalu w Wenecji, a dopiero teraz, bodajże od 6 lipca, wkracza do polskiej dystrybucji, ale już można znaleźć jakieś seanse przedpremierowe i ja właśnie na taki trafiłam dzięki uprzejmości dystrybutora Bestfilm. Jeszcze raz bardzo dziękuję, ale podejrzewam, że i tak wybrałabym się na ten film, bo oglądanie go na dużym ekranie w dobrych warunkach, z dobrym nagłośnieniem, to kluczowa kwestia właśnie w tego typu produkcjach, bo to nie jest zwykły dokument, to nie jest zwykła biografia, tylko tak jak zaznaczyłam we wstępie, to bardziej koncert muzyki filmowej z komentarzem, z narracją, która pochodzi od głównego bohatera, od Ennio Morricone, ale także od osób bliskich mu, albo od osób, które go po prostu podziwiają. No i nie wiem jak wy, ale ja to się ostatnio czuję straszliwie rozpieszczana przez kino, bo najpierw Top Gun na dużym ekranie, co my w jakich czasach w ogóle żyjemy, że Top Gun na dużym ekranie, a teraz właśnie fragmenty filmów, w których to została wykorzystana muzyka skomponowana przez Ennio Morricone, czyli Za garść dolarów, Dobry, zły i brzydki i tak dalej. I to wszystko na dużym ekranie. Dla mnie super sprawa, super uczucie i to też pewnie wpływa na to, jak postrzegam tę produkcję i jak dobrze się po niej czułam. No ale do rzeczy, co w ogóle sprawia, że ten film wywołał u mnie aż tyle pozytywnych emocji, poza tym, że posłuchałam sobie dobrej muzyki. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to cała produkcja jest podzielona na wyraźne bloki. Znaczy nie mamy tutaj takiej planszy blok pierwszy, blok drugi, blok trzeci i tak dalej, czy tam lata. Nie, to nie jest tego typu dokument. Ale bloki można tutaj wyróżnić. Blok dotyczący dzieciństwa, dorastania, czasów szkolnych, tego, dlaczego czuł się upokorzony, gdy był dzieckiem i później. I te wszystkie bloki bardzo ładnie się ze sobą splatają. Każda sekcja wchodzi w kolejną sekcję i w kolejną i w kolejną i następuje to płynnie. Ale trudno się dziwić, skoro za reżyserię tej produkcji odpowiada Giuseppe Tornatore, człowiek, który uwielbiał Ennio Morricone, z którym się przyjaźnił, więc któż mógłby lepiej zaprezentować go na ekranie i czuć te pozytywne uczucia właśnie od reżysera, czuć z montażu, czuć z tego, jak ten film jest zaprezentowany, jak jest wykreowany ten świat przedstawiający Ennio Morricone i te wszystkie małe słowa lub większe słowa padające od osób, które pojawiają się na ekranie, to wszystko wpływa na pozytywne emocje, które wybijają się z tej produkcji. No ale ja tak mówię o tej muzyce, a mnie to przecież słoń nadepnął na ucho i ja średnio rozróżniam te wszystkie niuanse i ogólnie bardzo lubię słuchać dobrej muzyki, ale no sorry, ale nie jest jestem w stanie wyłapać tych wszystkich kwestii, którymi się zachwycali w tej produkcji, więc jakim cudem to w ogóle mogło do mnie dotrzeć? Ano takim, że tu cudów nie potrzeba i to jest bardzo przystępny film. Nawet jak pojawia się jakaś terminologia, która dla mnie brzmi jak czarna magia, no poza kontrapunktem, o którym wiedziałam, że takie coś istnieje, mniej więcej wiem, co to jest, no to te wszystkie techniki kompozytorskie, one najpierw brzmią jak czarna magia, a potem słyszymy muzykę albo ona wybija się z tła i to wszystko zaczyna do siebie pasować, to wszystko staje się bardzo zrozumiałe, a jak nam czegoś brakuje, no to inna postać, no bo Ennio Morricone to raczej jak o czymś opowiada, to używa tej terminologii, to inna postać wtedy kracza na arenę i delikatnie nam to wyjaśnia, uzupełnia to, co powiedział maestro. Dla mnie super sprawa, bo nie miałam takiego momentu, że w ogóle co to jest, ja tu nic nie rozumiem, czemu on o tym mówi, więc nawet jeżeli jesteście laikami, a po prostu lubicie dobrą muzykę, no bo trzeba tak powiedzieć, że to bardzo dobra muzyka, no to odnajdziecie się w tej produkcji, to zrozumiecie, co się dzieje i to jest naprawdę świetne. Uważam jednak, że lepiej to działa, jeżeli słuchacie niż czytacie, bo czasami w tłumaczeniu pewne kwestie mogą po prostu umknąć. No ale jak o muzyce mowa, no to jej tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ona jest tłem do wydarzeń, tłem do całej historii, ona jest integralną częścią życia Ennio Morricone, on sobie nie wyobrażał bez niej życia, więc to jest idealny sposób na opowiedzenie jego historii właśnie przez pryzmat muzyki. I te wszystkie jego uczucia, również te negatywne, niezadowolenie z samego siebie, gdy jednak jakiś utwór mu nie leżał tak jak powinien, gdy reżyser, z którym pracował, wybrał inny utwór, on powiedział, że nie wybieraj szóstki, a on, kurczę, przecież szóstka jest idealna, pasuje idealnie, wprost idealnie do tej produkcji, którą właśnie tworzę. Albo nie. W przypadku The Mission, produkcji, która robi nadal ogromne wrażenie, gdy powiedział reżyserowi, że słuchaj, ale ty nie potrzebujesz tej muzyki, to wszystko, co chcesz przekazać, to mówi samo za siebie, a potem stworzył genialny temat muzyczny właśnie do tego filmu i ten temat muzyczny się pamięta długo po seansie, a jeszcze dowiadujemy się tutaj o genezie tego, że połączył temat muzyczny z bodajże tam jakiegoś soboru watykańskiego z ludnością rdzenną, z motywami muzycznymi ludności rdzennej i to wszystko teoretycznie do siebie nie pasuje, a pięknie się tutaj ze sobą splata i tego dowiadujemy się właśnie z tego, co słyszymy właśnie przez tematy muzyczne, ale też z tego, co jest nam opowiadane, więc tutaj też mamy takie dwa nastroje, które na siebie nachodzą i dzięki Giuseppe Tornatore one są tutaj idealnie połączone. Wreszcie mamy psychologię Ennio Morricone i tego, że on stawał się psychologiem dla swoich reżyserów, dla ludzi, z którymi pracował. Dużo uwagi się poświęca tutaj Leone, ale trudno się dziwić, skoro raz, że się przyjaźnili, dwa, że no, Ennio Morricone zrobił dużo tematów muzycznych właśnie do westernów, wielkich tematów muzycznych, więc te westerny musiały się tutaj siłą rzeczy, dla mnie super, pojawić, więc ta relacja jest tutaj wyodrębniona na przestrzeni tego 2,5-godzinnego filmu, ale też podkreślone na podstawie tej relacji jest to, że Ennio Morricone był psychologiem dla ludzi, z którymi pracował. Był psychologiem w ten sposób, że on wiedział, jakie są oczekiwania. On czytał scenariusz, on już słyszał tę muzykę, on już z słów układał sobie muzykę i ją zapisywał. On słyszał te dźwięki tak charakterystyczne, które wcześniej się nie pojawiały, imitujące jakieś bardzo silne odgłosy. Tak jak właśnie w tych westernach, jakaś sprzączka, jakaś kabura, czy jakieś skrzypienie drzwi, to wszystko oddane muzyką. Ale jak to z psychologami bywa, oni mają problem ze zrozumieniem siebie i tutaj wszystko zaczęło się dawno temu, gdy był dzieckiem i czuł się upokorzony, że musiał grać na trąbce za ojca, żeby rodzina miała co jeść. Później to upokorzenie przyjęło inną formę, bo on zaczął tworzyć te tematy muzyczne właśnie do westernów pod pseudonimem dlatego, że to było coś, co nie pasowało w środowisku, coś gorszego. Był uznawany za kompozytora gorszego sortu, bo tworzy muzykę filmową, a nie symfoniczną. I on miał to uczucie w głębi serca, to uczucie narastało, to uczucie upokorzenia, tego, że jest gorszy. Pchała go wendeta, ale pchała go też myśl, że nie, w sumie nie robi nic gorszego, a może jednak robi. I tak cały czas bił się z myślami i to też jest zaprezentowane właśnie muzyką w tym filmie. Trudno o tym opowiedzieć, to trzeba tak naprawdę zobaczyć i poczuć, jak to jest sprawnie ze sobą wszystko połączone, jak emocje danych tematów muzycznych współgrają z psychologią Ennio, która jest wykładana w danej minucie na ekranie. Jego wielki upór, żeby coś udowodnić, ta nienawiść do melodii, która dla mnie jest trudna do pojęcia, zresztą nie tylko dla mnie, bo wypowiadało się tam wiele osób, które znają się na rzeczy i też mówiły, że dla nich to jest niezrozumiałe, jak nienawiść do melodii. Właśnie to wszystko pełne sprzeczności, tak jak muzyka, którą tworzył Ennio Morricone, muzyka pełna sprzeczności, jak właśnie to połączenie tonów z Soboru Watykańskiego z muzyką właściwą dla ludności rdzennej. No i wiecie, pojawiają się tutaj westerny, pojawia się właśnie The Mission, pojawia się pewnego razu w Ameryce, pojawia się Cinema Paradiso, to wszystko tutaj jest. To jest mainstream, można już powiedzieć w ten sposób, klasyka, brzmi to lepiej, ale pojawiają się tutaj też fragmenty filmów, które bardzo, bardzo chcę obejrzeć właśnie przez te tematy muzyczne, które wykreował, skomponował albo zaaranżował, bo to też zależy od etapu, na jakim był w życiu, właśnie Ennio Morricone. I mogłabym tu wspomnieć m.in. Giordano Bruno, Śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem, Czarownice, Klan Sycylijczyków. Ja sobie już to wszystko pozaznaczałam na Filmwebie i jeszcze kilka tytułów, bo brzmią naprawdę bardzo dobrze. Niektóre są bardziej znane jak Klan Sycylijczyków, niektóre mniej znane jak Czarownice, lepiej, gorzej oceniane, ale chcę je zobaczyć i chcę je zobaczyć właśnie przez ten film, który miał być po prostu biografią, a stał się czymś naprawdę świetnym, poruszającym wiele emocji, uderzającym w czułe tony. Czułe tony właśnie dzięki Giuseppe Tornatore, który ukazuje swojego przyjaciela w sposób fantastyczny. I tak jak wspomniałam o tym montażu, o tym, jak ten film jest skomponowany, to też wpływa na to, jak postrzegamy Ennio Morricone i dla mnie to jest miła odmiana. Miła odmiana w zalewie tych wszystkich produkcji, typu Kim jest Anna, czy ten dokument o gościu z Tindera, nie pamiętam tytułu, przepraszam bardzo, ale tam są gloryfikowane postaci, które nie zrobiły nic dobrego, a wręcz przeciwnie. I trochę jestem tym zmęczona, tym true crime. Okej, nikt nie każe tego oglądać, ale wiecie, do czego zmierzam. Tego powstaje bardzo, bardzo dużo, a produkcje o osobach dobrych, które miały pasję, które miały kochającą żonę, która trwała przy nim, bo trochę o tej żonie tutaj jest dla mnie trochę za mało, ale to nie tego typu produkcja. O postaci, która wzbudza tak pozytywne emocje, no sorry, ale takich filmów nie powstaje zbyt dużo. Ja wiem, że one pewnie się trochę gorzej sprzedają. Akurat nie ten konkretnie, bo Ennio Morricone to wielka postać. Według Quentina Tarantino większa od Beethovena czy innych wielkich kompozytorów, ale nie o tym teraz. Chodzi mi o to, że tutaj mamy tylko pozytywne emocje. Przy Kim jest Anna, czy pewnie też przy tym dokumencie o gościu z Tindera, tych pozytywnych emocji nie ma. Jest frustracja, są inne negatywne uczucia, więc to naprawdę miła odmiana. Ale wiecie, ja właśnie mam dość spory niedosyt, bo to był piękny film, piękny seans odprężający 2,5 godziny, które zleciały mi od tak. Ale to nie jest jego biografia. Trochę dowiadujemy się o jego życiu, trochę o psychologii, ale mało jest właśnie o żonie, mało o rodzinie, mało o tym, co go ukształtowało. Więcej o karierze i więcej o tym, jakie piętno odcisnął na muzyce. I taki był cel tej produkcji i to jest jak najbardziej jasne. Ale to sprawia, że ten potencjał jeszcze jest niewykorzystany. Można stworzyć kolejny i kolejny film, który opowiada tylko o jego życiu, który jest bardziej właśnie biografią. I to jest też super w związku z tym filmem, że on nadal coś pozostawia. Nadal chce się więcej, mimo że spędziło się przed ekranem 2,5 godziny. I to wszystko sprawia, że dla mnie ten dokument, aka koncert muzyki filmowej z komentarzem, z narracją o Ennio Morricone to 8/10 zasłużone, 8 z serduszkiem na 10, bo warto pewnie będzie wracać do tego dokumentu, jak pojawi się, być może, mam nadzieję, gdzieś w szerszej dystrybucji, czy gdzieś w streamingach. Wiadomo, że w domu oglądanie czegoś takiego nie robi tak wielkiego wrażenia, zwłaszcza jak ma się gorszy sprzęt, nie ma jakichś głośników, wielkiego ekranu, no to już nie jest to. I zobaczenie właśnie 15 fragmentów westernu, tych starych, włoskich, totalnie nie mainstreamowych filmów na dużym ekranie. Wow, dla mnie naprawdę super wrażenie i czuję się, tak jak wcześniej wspominałam, rozpieszczana przez kino w ostatnim czasie. I chociaż, tak jak wcześniej wspominałam, sam Ennio ma tutaj sprzeczne emocje do tego, co robi i jak tworzy, i te sprzeczne emocje są odzwierciedlone w muzyce, to widz po seansie tych sprzecznych emocji nie odczuwa. Czuje przypływ pozytywnej energii, czuje odprężenie, czuje coś bardzo dobrego. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego seansu i mówię, zleciało mi to niesamowicie szybko. Zdecydowanie polecam wybrać się do kina na ten film, bo nie wiadomo, kiedy pojawi się w dystrybucji, w streamingowej dystrybucji i czy to będzie ten sam efekt. I dajcie znać w komentarzach, jaki temat muzyczny Ennio Morricone zapadł Wam najbardziej w pamięci. Czy jakiś bardziej znany, czy może właśnie mniej mainstreamowy z włoskich starych produkcji, bo mają niesamowity klimat. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję tego kanału. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego.